Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Pokonali Skrę Częstochowa 3-2, a z nami jest trener drużyny Skry, pan Jakub Dziółka. Dobry wieczór, trenerze. Poprosimy o komentarz do meczu. Dobry wieczór państwu. Gratuluję zespołowi ŁKS-u zdobycia 3 punktów. My po raz drugi płacimy Frycowej. I nie wygrywamy dzisiaj, mimo że strzeliliśmy na wyjeździe 2 bramki. Wiedzieliśmy, że kluczem do tego, żeby osiągnąć ten korzystny rezultat, będzie dobra gra w defensywie. ŁKS dysponuje dużym potencjałem na pewno w grze w ataku i wiedzieliśmy, że musimy grać skutecznie. Błędy, które popełniliśmy, błędy własne, spowodowały, że straciliśmy 3 gole i nie wygrywamy tego meczu. Próbowaliśmy gdzieś reagować bramkami, ale zmianami, przepraszam, ale wprowadzając 2 napastników, Kamila i Dawida, straciliśmy bramkę na 3-1 i mieliśmy jakby mało czasu na to, żeby osiągnąć ten korzystny rezultat, przynajmniej remis, aczkolwiek zespół dobrze zareagował, szukał następnych bramek i doprowadziliśmy do rezultatu 3-2. Tyle, powiem szczerze, ciężko na gorąco coś powiedzieć, jesteśmy, nie ukrywam, źli, mimo że nie stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, ale te, które mieliśmy przeciwko ŁKS-owi, myślę, że mogliśmy tutaj pokusić się o remis. Dziękuję. Dziękuję za to podsumowanie. Poprosimy o pytania. Krzysztof Sanicki, telewizja, panie trenerze. Trener ekipy Wikunia przed meczem mówił, że Skra będzie zdobywała swoje punkty, że Skra to jest zespół spokojnie na pierwszą ligę. Jak pan widzi swój zespół właśnie w tej pierwszej lidze w roli? Oczywiście no, trochę Kopciuszka na pewno, ale z drugiej strony no, ten awans, tego awansu to nie jest tak, że za nic ten awans mieliście, tylko tą dobrą grą sobie zapracowaliście na niego. I jak to będzie wyglądało pana zdaniem w tym sezonie? Na tą chwilę zawodnicy, którzy ten awans dokonali, nie ma po części w zespole, więc przyszli nowi zawodnicy i nie chcę tutaj mówić, że będziemy się zgrywać, że jest tylu i tylu nowych zawodników, bo to jest sprawa oczywista i to nie są usprawiedliwienia, wiedzą o tym zawodnicy, bo im też o tym mówię. Nasze pierwsze 2 kolejki, no to przeciwnicy bardzo, bardzo dobrzy i byliśmy tego świadomi. My z każdym meczem myślę, że będziemy coraz lepsi, aczkolwiek wiemy, jaka jest pierwsza liga i nie będzie z każdym przeciwnikiem łatwo. Dlatego pracujemy, zgrywamy się i czekamy na następny mecz w Rzeszowie. A spodziewał się pan, że będzie tak łatwo przedzierał się pana zespół do przodu pod tą bramkę ŁKS-u? Parę razy tam się udało i było groźnie. No, znamy jak gdyby swoje możliwości i znam piłkarzy, z którymi pracuję. Wiedzieliśmy, że będziemy sobie jakieś sytuacje tworzyli. Czy to będzie tak łatwo? Ciężko powiedzieć. Po meczu możemy powiedzieć, że jest łatwo, ale przed meczem oczywiście tego nie zakładaliśmy. Dlatego jest to jakiś na pewno prognostyk do tego, żeby Skra w następnych meczach walczyła o punkty. Tak? Ja myślę, że dobre widowisko na koniec niedzieli. Mówię, mimo niekorzystnego rezultatu 3-2, zawodnicy cały czas dążyli do remisu i takimi zachowaniami myślę, że będziemy chcieli przynajmniej zasłużyć na szacunek wśród kibiców, wśród przeciwników. Panie trenerze, rozmawialiśmy przed meczem, że był plan, był pomysł na ŁKS, że uda się ugryźć Łodzian. Jaki był ten plan i czy udało się go dzisiaj w 100% zrealizować? No nie udało się, bo przegraliśmy mecz. Część tego planu na pewno działała, bo strzeliliśmy bramkę, aczkolwiek szybko przeciwnik nam doprowadził do remisu. W drugą połowę też weszliśmy otwarciem, gdzie ŁKS miał 100% sytuację, aczkolwiek reagowaliśmy na boisku w miarę pozytywnie. Tych planów nie chciałbym zdradzać, bo przeciwnicy pewno też słuchają konferencji, ale przygotowujemy się do tych meczów, tak jak pewno każdy i do Rzeszowa też będziemy się przygotowali. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy pierwszą część konferencji. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Skra Częstochowa. Z nami trener drużyny ŁKS-u Cibu Wikunia. Trenerze, gratulacje i ode mnie odrobina prywaty podziękowania za piękny prezent urodzinowy w postaci tego zwycięstwa. Poprosimy o komentarz. Dziękuję. Dobry wieczór.
Dobrze, jesteśmy zadowoleni, dlatego wygraliśmy 3 punkty. To dzisiaj było najważniejsze. Chyba nie jestem bardziej zadowolony, jeśli chodzi o pierwszy mecz, jak graliśmy z Tychy niż dzisiaj. Dlatego dzisiaj było taki, ja nie czułem to, kontrolowaliśmy mecz, kontrolowaliśmy grę, było taki, no a tak jedna strona, druga strona. Potem oczywiście liczba shout jest chyba 21, 7 celne, oni 5, 2, czyli jest się waga. Ale dużo możemy poprawić. No. Przede wszystkim ja nie jestem zadowolony pierwsza połowa. Nie graliśmy dobrze, za wolno graliśmy w tył, możemy grać na mniej kontaktów. Ale czasami taki jest. Reakcja drużyna była dobra. Było 0-1 i potem strzeliliśmy 3 bramki, ale nie możemy tracić ta druga bramka, nie? Na taki za łatwo było i inaczej 3-2, 3 punkty i gramy dalej, nie? Teraz będziemy się gotować na następny mecz, gramy piątek. Dziękujemy, poprosimy o pytania. Dzień dobry trenerze, ja na samym początku zapytam o Macieja Dąbrowskiego i o tą zmianę w przerwie. To było podyktowane urazem, czy to były względy taktyczne? No taktyczne, dlatego że my chcieliśmy, no mieliśmy przewagę 3-2 w tył, nie? Oni bronili na 1-4-2 i było 3-2 i nie wykorzystaliśmy ten sytuację, nie było tylko kwestia Macieja, nie? Ani Maciej, ani Max, ani Adam pierwsza połowa. I posłowaliśmy zrobić przewagę i dlatego grał Nacho. I zdobyć się waga na prawa strona, nie? Dlatego na prawa strona mieliśmy więcej sytuacji, nie? Strzeliliśmy pierwsza bramka, dorzutkowanie bąku do Juric i chyba mieliśmy bardziej się waga na prawa strona niż na lewa strona cały mecz. Na ta pierwsza stracona dzisiaj bramka stosunkowo szybko podziałała na pana zespół motywująco? Stracona bramka? Nie wiem, jeśli chodzi o motywację i nastawienie, przed meczu było ok, ale coś brakowało pierwsza połowa, to prawda. Szybko strzeliliśmy na 1-1, ale też nie było taki drużyna UKS, to ja cię widzieć na boisku. Nie, coś brakowało przede wszystkim pierwsza połowa. Druga połowa, moje zdanie, była lepsza. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Na początku chciałbym się zapytać o kilka o indywidualne występy. Dobry mecz Juricza, który dołączył w tym oknie transferowym do ŁKS-u. Za to występ Mikela Regarda i właśnie tu też chciałbym się o to zapytać o tę zmianę, czy to wynikało z jego postawy, z kwestii taktycznych, czy może po prostu z powodu jakichś urazów zdrowotnych. I właśnie to taką delikatną różnicę. Już Mikel tutaj trochę w Łodzi spędził, on przyszedł tutaj w zimie. Jeszcze wydawać by się mogło, że gdzieś na boisku to wszystko jeszcze się tak odpowiednio, powiedzmy, nie nazwę to, klika. Dobra, ja nie lubię mówić o indywidualnej piłkarze, nie? Ale na przykład Stipe jest piłkarz, to dopiero zaczyna z nami. Chodzi o, jest nowy kraj, nowe miasto. I potrzebuje czas i jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z jego nastawienie, nie? I zaangażowanie. Jestem bardzo zadowolony, dlatego on strzelił bramkę i on potrzebuje trochę złapać, trochę pewność siebie i było ok. Jeśli chodzi o Mikel jest bardzo dobry piłkarz. Techniczny jest bardzo dobry, też potrzebuje trochę pewność siebie. Ale było taki zmiana taktyczna, chcieliśmy inne rzeczy. Na przykład chcieliśmy taki mieć taki winger otwarty, był Wolski i wtedy Pirlo grał w środku, dlatego jest taka dobra pozycja dla niego. Nie? Ale Mikel jest ważny piłkarz dla nas. Następne pytanie o konstrukcję akcji dzisiaj podczas meczu. Było ostatecznie właśnie te akcje, które były poprowadzone szybko, dość płynnie od strony bramki pańskich podopiecznych pod bramkę skrony, były zakończone bramkami.
Natomiast przez długie fragmenty meczu można było zauważyć takie momenty z tego sterylnego posiadania piłki. Czyli takiego, że gdzieś ta piłka raczej chodziła na boki, aniżeli do przodu. I czy to jest właśnie jeden z tych elementów, o których pan mówił, że jest pan niezadowolony z dzisiejszego spotkania? Tak, za wolno graliśmy pierwsza połowa. Za wolno. I nie graliśmy jak trenujemy, nie? Nie graliśmy jak trenujemy. Mieliśmy sytuację, ale było bardziej na tego, mamy jakość indywidualną niż dlatego graliśmy dobrze piłką. Oczywiście, pierwsza bramka była bardzo ładna, to tak, nie? Była kolektywna i była dobra. Ale coś brakowało, no i zgadzam się, to nie chodzi o taki posiadanie, nie graliśmy jak powinniśmy grać. Jeśli chodzi o te tracone bramki dzisiaj, no pierwsza bramka, chociażby ona była po stałym fragmencie gry, czyli takiej, no z morze drużyny ŁKS-u jeszcze przed pana kadencją, czy to jest powód do obaw, czy po prostu powód do jeszcze cięższej pracy? Na to pracujemy, ale przeciwnik też gra, nie? I na moment ta bramka, światu bramku byli Marciniak, Dąbrowski, Rozbandowicz, Seliga. Czyli cztery piłkarze to są mocne, defensywne na stałe fragmenty gry. Ale jeden na jeden, stoper Skra był lepszy niż Adama i Seliu bramka. Dobry wieczór, panie trenerze. Mam takie pytanie. Nie da się nie zauważyć, że grę wam rozruszały zmiany. Czy zmiennicy, no Tosik, Wolski, jak weszli, to rozruszali wam grę. Czy to znaczy, że trochę się trener pomylił z selekcją, czy to znaczy, że po prostu w tym momencie trzeba było wpuścić? Pomylił, albo może być jedna strona i druga strona, nie? Może być pomylił się selekcja na początku, ale może być też, było dobre, dobre zmiany, dlatego i graliśmy i wygraliśmy, nie? Może być tak. Ja dla mnie... jest jedna rzecz. Gramy 90 minut. No, nie gramy 15. Chodzi o nie gramy tylko na początku, nie? Zawsze teraz możesz grać 16 piłkarzy, nie? I najlepsze to mamy bardzo dobry skład. I jestem zadowolony, dlatego... No, Nacho grał dobrze, Tosik i Wolski, jak pan mówi, dobra zmiana. Piotr Janczukowicz też, dlatego na trzecia bramka grał i Kelly grał ostatnie minuty, nie? Czyli cały czas się gotujemy każdy mecz na 90 minut, nie tylko na pierwsza połowa. To jeszcze mam pytanie, Krzysztof Zuniski, Telewizja, to ja, panie trenerze. Ja wiem, mecz wygrany, to jakby tu zostawiamy trzy punkty, na pewno cieszą. Tylko pytanie właśnie o ten fragment do 70 minuty. Pana zdaniem brakowało, bo mówimy trochę o szybkości, ale może momentu podjęcia decyzji, bo ta piłka gdzieś wędrowała nad polem karnym, czy w okolice pola karnego, ale nawet jak te strzały były blokowane, bo za wolność piłkarze zbierali do tych strzałów, czy jakby... Chodzi o sam moment podejmowania decyzji. Czy o to można mieć pretensje? Ja nie mam pretensji, dlatego wiem, jaka jest piłka i czasami grasz dobrze, czasami nie grasz dobrze, ale moje zdanie nastawienie było dobrze. Powinno być lepiej. Pierwsza połowa brakowało sos. Nie, ja mówiłem w Sandy, nie, jest jak samochód i kurde, jest pierwsza, druga, trzecia i brakowało czwarta, piąta, nie? I to brakowało. I druga połowa, moje zdanie, to graliśmy lepiej. Nie wiem. Moje zdanie tak, jak pan mówi. Trzy punkty, wiemy, będziemy analizować, wiemy, to możemy poprawić. Dopiero jest druga kolejka. Też możemy myśleć jedna rzecz. Ta drużyna, i nie, ja nie lubię wytłumaczenie, ale dzisiaj przed meczu Barasze, Górny Łęczna, jak zaczynał Górny Łęczna, Arka Gdynia, jak zaczynał Arka Gdynia, Tichy, jak zaczynał Tichy. Czyli nie jest łatwo, to jest nie tylko chodzi o fizycznie, chodzi o mentalnie, tylko jeden tydzień serwa i jeszcze raz zaczynasz, nie?
potrzebujemy czas i jestem pewny, to będziemy grać lepiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję ślicznie. Przypominam, że jutro rozpoczęcie naboru do Akademii UKS 19.15, trening na ulicy Minerskiej w ośrodku. Wszelkie informacje na oficjalnej stronie klubu. A my mamy nadzieję, że kolejne konferencje też będziemy kończyć w takim dobrym, zwycięskim nastroju.